Zaczęli puszczać po prostu telewizję i cała Polska oszalała na tym punkcie. Padła pochoza pierwszym razem. Razem usłyszałam i już było. Najlepsza piosenka w disco, Pola. No jest fajna. No i ogólnie rytm, słowa, wszystko tam jest fajne. Nie wiem dlaczego tak jest, ale jest hit. Cała Polska śpiewa i jest zajebiście. Wszyscy słuchają, wszyscy śpiewają, no ale o co tak naprawdę chodzi, to nie wiem. Ja na przykład nie wiem, no a też fanem disco polo za bardzo nie jestem. Fajna muzyka, żywa, skoczna i bardzo fajnie się przy niej bawi. Piosenka wchodzi w ucho przede wszystkim. Jest taka, no nawet dla wszystkich, dla każdego wieku, nie wiem, ja mam 21 lat i mi się podoba. No na przykład osoby, dla mojego taty albo dla mamy też się podoba. Piosenka, no, która jak najbardziej mi się udała i na pewno będzie hitem i na długi czas pewnie się utrzyma. Tak jakby była piosenka też dla nas, bo jesteśmy dziewczynami. No i fajnie się przy niej tańczy i ogólnie jest w niej fajna atmosfera. Bo wszyscy są prostymi ludźmi. Disco polo jest w modzie. To był dzień taki jak jeden z wielu, kiedy siadam do studia i przychodzi ten moment, taka wena twórcza, która pchnie, po prostu popycha człowieka do napisania, przelania swoich myśli na papier, do uderzenia w piano i to wszystko wtedy jest jakoś, łączy się w całą spójność i nikt nie wie dlaczego tak się dzieje, tak? No to jedno określenie, to jest po prostu ta wena, to ten moment. Tak też było w tym przypadku, usiądłem, w gizmol uderzyłem, ja uwielbiam ją, ona tu jest i jakoś tak samo popłynęło, wymyśliłem bohatera. Bohater całkowicie z mojej głowy, ale starałem się to realnie przekazać, tak jakby to była prawda. Tak też tekst popłynął od A do Z, napisałem go od A do Z, bo zawsze teksty piszę od A do Z, nigdy nie przerywam. Jak siadam, to tekst zaczynam, to i kończę. Jeżeli go nie kończę, no to po prostu zgniatam i do kosza, bo to jest odkładanie na później, to jest bezsensowna sprawa, bo to nie jest prawdziwe według mnie. I cóż, no i jakoś tak się wydarzyło, tak? Jak wiemy co się wydarzyło, jakie żniwo to zebrało przede wszystkim, no mogę powiedzieć, że ten dzień na pewno wyryje sobie gdzieś tam na kominie takim rylcem grubym, no, nawet w kamieniu węgielnym, to powinienem wyryć, no stało się, tak. Ja pragnę jej, bo pragnę jej, bo ja uwielbiam ją, ona tu jest. I tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie. Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie. Wiem, że w Turcji rodowici Turcjanie, tak? Nie wiem, czy dobrze mówię, oszaleli na punkcie, ona tańczy dla mnie. W Hiszpanii to już od jakiegoś czasu się dzieje, nie tylko za sprawą Polaków, ale również samych Hiszpanów, bo też im to się spodobało, po prostu przypadło do gustu i sobie bardzo chętnie to gdzieś na dyskotekach grają, w pubach, na dyskotekach, tak podobnie jak w Polsce się dzieje, z tego co mnie słuchy donoszą. No tak, dzięki tej piosence, no cóż, no zespół Weekend, sama nazwa zespołu Weekend, ranga urosła na miarę taką, że gdzie byśmy nie byli, jeżeli wypowiemy słowo Weekend, każdy wie, że aha, to jest ten gość, to ona tańczy dla mnie, tak? Właśnie też przestaliśmy trochę być postrzegani jako coś właśnie... Może przestaliśmy być postrzegani jak muzyka disco polo, tylko jako
ludzie często mówią, no nie, wygracie taką muzykę. Ja mówię, jaką? Jak Weekend. Ja mówię, no, aha, czyli nowy nurt teraz mamy, tak? On mówi, no takie coś jak Weekend. Mówi, no i często spotykamy się z takim właśnie stwierdzeniem, że ktoś gra muzykę podobną do Weekendu. I ani to jest disco polo, ani to jest muzyka jakaś typowo klubowa. To jest po prostu polskie disco, fajne oprawie, fajnej aranżacji. I z fajnym tekstem, a przede wszystkim śpiewany po polsku, bo my jesteśmy Polakami, dlaczego ja mam śpiewać po angielsku bądź w innym języku, jeżeli jestem Polakiem? Eros Ramazzotti z tym problemu nie ma, całe życie śpiewa po włosku i zrobił międzynarodową karierę i nikt go za to nie krytykował i nie ganił. La 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 la, już nie zmieni mnie nic, dzisiaj ty, jutro ta. Ej, la 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 le, miłości tak dużo mam, każdej z was da. Jednak potrzebują pozytywnych piosenek, lekkich, niekoniecznie zawiłych i takich, nad którymi się trzeba długo zastanawiać. Może ludzie potrzebują po prostu życia codziennego, ale w dobrym tego słowa wydaniu, no po prostu czegoś pozytywnego. No, moje piosenki takie są, na pewno ostatnie moje kompozycje są takie, że są pozytywne, mają prosty przekaz, nie zawiły, prosty, uczucie jednego człowieka do drugiego i tak też jak widzimy, to jakoś tak działa, że każdy z nas może sobie tą piosenkę przysposobić i każdemu będzie to pasowało. Może to jest właśnie magia tego wszystkiego. Marek Sierocki znowu twierdzi, że mu się wydaje, że to jest akurat ten beat, że to jest taktowanie na jeden, tak jakby w polonezie. Mówi, że to nasze takie słowiańskie, polonezowe takie. Znowuż ktoś inny powiedział, że jeszcze jakieś tam inne wywody i inne mądrości są. No tak naprawdę nikt nie wie, dlaczego tak się dzieje. Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie. Jo, wyłączą strum, cylatowi i lej się ku mnie, bo gdy ciemno jest, łona jak zwierz, cienkiem włazi na mnie. Ja mam Irak, no chyba dlohe, a ja jestem czerny kurdu pelwim, prażeny sir, szkoda dwa piwa. I laska na mnie serwiwa, pokraczujemy. Fajnie, że ludzie to robią, bo to tylko dowód na to, że piosenka jest mega popularna, tak? No jeżeli widzę to w 40, no załóżmy przeróbkach, no to jest, to na pewno powinienem się tym jakoś tam szczycić i czuć dumę i napawiać mnie dumą. Z drugiej strony mnie jako autora tego, jako ojca tego tak naprawdę tej piosenki, to jest jak moje dziecko, bo to mój pot, moja krew, spędzone godziny, ja tylko wiem ile to naprawdę, jak to w studiu wygląda, ile to trzeba się przy tym nas wszystkim nasiedzieć. I troszeczkę czasami takie to jest niefajne, że każdy może sobie wziąć i przysposobić na swój sposób. Ale na zdrowy rozsądek, no tak naprawdę cóż ja z tą piosenką mogę więcej, jeżeli ludzie mogą się na tym jeszcze jakoś przelansować lekko, czy może komuś dawać to frajdę, że zrobi to w swojej wersji, no dobra, niech tak się dzieje, tak po prostu jest i póki co na razie na to wpływu za specjalnego nie mamy. Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie, bo ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie. Jeździmy, bardzo dużo wyjazdów. Miałeś dowód dzisiaj, musieliśmy troszeczkę poczekać. No niestety też jechaliśmy z koncertu wcześniejszego tutaj, no i się też również spieszyliśmy. Terminarz, kalendarz jest zapięty naprawdę na rok 2013, no w naszym przypadku jest
bardzo mocno obłożony, także będziemy w wielu miejscach w naszym kraju i za granicą. No to już w lutym wylatujemy do Stanów i Kanady, wracamy na koniec lutego, początek marca, jesteśmy zaraz w Niemczech na kilku koncertach, później 23 bodajże, jak się nie mylę, jesteśmy w Irlandii. Także no, Europa też nas bardzo chętnie gdzieś tam przywita. No, z całą pewnością jedziemy do Polonii, no to nie da się ukryć, że tam zapraszają nas typowo dyskoteki jakieś z tamtego kraju, że chcą tam zobaczyć Polaków. Siebie. Nie, no, zapraszają nas Polacy do polskich dyskotek, no ale czujemy się tak jak w jednej polskiej rodzinie. No, miałem okazję być z chłopakami, byliśmy w grudniu na 3 koncertach na Wyspach, to naprawdę ja się czułem, jakbym nie wyleciał z kraju, jakbym był u siebie. No, no, to tam sami Polacy, język wiadomo jaki, polski, także poza pójściem do sklepu się nie odczuwało, że to jest Anglia, czy że jestem w obcym kraju. Ja się czułem jakoś... Moja dziewczyna patrzy często w oczy me i nie ukrywam, sprawia to przyjemność. Jak ją kocham, tylko moje serce wie. Gdy mnie całuje, oddałbym nie jedno. Jej ramiona ukojeniem dla mnie są, bo przy niej czuję, jak smakuje miłość. I każdą chwilę pragnę ofiarować, bo jest tego warta, nic się nie zmieniło. Ja się trochę nie zgodzę, że muzyka disco polo jakoś zanikła, była, no może podziemy i była, no fakt, media się wypięły po którymś tam roku, po 2000, po prostu taki nagonka, na zwyczajnym świecie mówiąc nagonka i modne było skrytykowanie tego nurtu muzycznego, że media po prostu odcięły się od tego, aby nie być krytykowane za to, że emitują to na swojej antenie, no załóżmy, nie? Ale ja przez tyle lat nie grałem na pustych sali, ja zawsze miałem pełne sale, zawsze na koncerty przychodzili fani, sympatycy tejże muzyki i tych sympatyków jest przeogromnie dużo, no. Różnica była taka, że nie grały tego media, no. Rok 2013-2012 przełom, no nie da się pewnie ukryć, że no też jakoś w jakiś sposób ona tańczy dla mnie pootwierała ludziom oczy, że te disco polo z lat 90., a współczesne, które ja reprezentuję, to jest nic innego jak polska muzyka taneczna, która już zupełnie z tamtym czasami nie ma nic wspólnego. To są bity na poziomie światowym, to są aranżacje na poziomie światowym. Przede wszystkim majstersztyk studyjny jest w pełni zawodowy, że David Guetta by się nie powstydził takiej produkcji. Także tak to współczesne disco polo wygląda i może dlatego też media różne się otwierają na to już zupełnie szeroko i przestają się tego wstydzić i krępować. I no, mamy duże, bardzo duże stacje radiowe, które po prostu grają Ona tańczy dla mnie i bez żadnych skrupułów i na pewno z tego tytułu nie mają jakichś nieprzyjemności, nie cierpią, nie są wyzywani, a wręcz na pewno zyskali nowych fanów. Także muzyka disco polo roku 2013 wygląda tak, jak Ona tańczy dla mnie, tak jak zespół Weekend. No, my ten nurt muzyczny staramy się ciągnąć jak najbardziej możemy i promować. I chciałbym ludziom udowodnić i pokazać, że ta muzyka wcale nie jest zła. A jeżeli ktoś nie słucha, to przecież to nie jest jakiś obowiązek, no to ktoś nie słucha. Ale jeżeli nie słucha, to nie ma obowiązku, aby mówić o tym źle. Po prostu nie słucham i tyle. Nie czuję, ja pakuję miłość i każdą chwilę pragnę